to, co umownie, bardzo umownie, nazywamy debatą wyborczą w TVP, odbyło się wczoraj. Wydarzenie, na które wszyscy czekaliśmy, można opisać lekko jako wydarzenie XD, bo tak naprawdę minuta czasu na odpowiedź, bez możliwości odnoszenia się do kandydatów, 6 bloków tematycznych i potem, wiecie, taki moment, w którym macie wolne wnioski, czyli łącznie 7 minut na dyskusję o ważnych sprawach w Polsce, brzmi jak trochę mało czasu. I my jesteśmy w stanie zrozumieć, że no dojście do porozumienia między TVP, PiS-em, a opozycyjnymi komitetami było niemożliwe, ale nie zmienia to faktu, że ta debata była trochę żartem, na poziomie treści. Zdecydowanie powadze temu wszystkiemu nie dodawały pytania, które no, miały parę mankamentów w naszej opinii. Zaczynając od tego, że czasami pytania były dłuższe niż czas na odpowiedź, którą dostawali kandydaci. Podczas towarzyszącego wyborom referendum Polacy będą mogli zadecydować o przyszłości zapory na granicy, które chroni Rzeczpospolitą przed organizowanym przez Rosję i Białoruś napływem migrantów. Jak oceniają państwo także w tym kontekście Europejski Pakt Migracyjny, który przewiduje mechanizm przymusowego przyjmowania przez państwa Unii, w tym Polskę, nieokreślonej dziś jasno liczby imigrantów lub obowiązkowej opłaty solidarnościowej? Hours later. W tej sprawie ścierały się w Polsce dwie koncepcje. Jedna to zgoda na relokację wyrażona w przeszłości przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL w poprzedniej wersji tego porozumienia. Druga prezentowana jest w tej chwili przez rządzących, który odrzuca sprowadzanie do Polski nielegalnych imigrantów z decyzją Unii Europejskiej. Którą z tych koncepcji zamierzają państwo realizować w przyszłej kadencji, odpowiada Donald Tusk. Idąc przez to, że w większości były ściśle powiązane z pytaniami referendalnymi, co już sugeruje, w którą stronę idą, a przy okazji były bardzo mocno celowane do Donalda Tuska, żeby jego dojeżdżać, co odbiera trochę merytoryki i takiej no, niezależności TVP. Niezależności TVP. I żeby nie być gołosłownym, skoro jesteśmy w czasach, w którym mamy jakieś rekordowo niskie bezrobocie, po co na debacie wyborczej dawać pytanie o bezrobocie? Można założyć, że jest okej, nie? Tutaj w sensie politycy nie muszą się jakoś wypowiadać w tym temacie, bo on jest na razie git, więc go zostawmy, pojadajmy się w tematach, z którymi faktycznie jest problem. To są rzeczy, o których się debatuje, a nie robi się debaty o rzeczach, które działają akurat. To brzmi trochę bez sensu. Ale pomijając już to wszystko, samo brzmienie pytań było naprawdę niesamowite, bo w dużym skrócie my wam je uprościmy do. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało rozwiązanie, które rozwiązuje wszystkie problemy na świecie. Ale w polskiej polityce zdarzają się dwie koncepcje: Prawa i Sprawiedliwości. Idealna, najlepsza i tak naprawdę jedyna z możliwych. Oraz ta, którą prezentowały rządy PO-PSL, po których to rozwiązaniach problemu X nastąpiło załamanie gospodarki, nastąpił rozkład państwa polskiego oraz zginęły trzy szczeniaczki. Po której stronie pan stoi w tym sporze? No wie pan, no ja to stoję po... Mniej więcej tak wyglądały te pytania, więc trochę, no trochę przypał. Tam dziennikarze, którzy to prowadzili, prawie udało im się zachować niezależność i bezstronność, ale rachoń przy ostatnim pytaniu, właściwie w takim wolnym wniosku od Tuska, którym wiecie, kiedy była ta minuta, kiedy mogli już powiedzieć co chcą, no musiał się odnieść i odbić piłeczkę, psując cały ten wizerunek i w sumie dowalając bardziej TVP niż komukolwiek innemu, no ale no nie mógł się powstrzymać. A mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy. I z jednej strony można by zapytać, a czego innego się spodziewaliście? I odpowiedź mi, w sumie niczego innego się nie spodziewaliśmy. To nie jest tak, że wiecie, byśmy przekonani, że wszystko będzie idealnie i to w ogóle nie ma problemu. Aczkolwiek chyba dalej wypada chociaż chwilę ponarzekać na to, jak to wyglądało, a nie przechodzi nad tym do porządku dziennego stwierdzając, no tak, wszyscy wiedzieli, że tak będzie. No wszyscy wiedzieli, ale niesmak pozostał. Ale jak poradzili sobie w niej uczestnicy? Bo to może być ważne. Oraz kwestia tego na końcu, jak ona w ogóle wpłynie na te wybory, to sobie teraz omówimy. Najpierw wszyscy uczestnicy i co powiedzieli, jak wypadli, potem czy tam jakikolwiek wpływ. Więc bez zbędnego przedłużania, stawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będzie widzieć te filmy. Lecimy z naszą serią wyborczą, niewiele zostało, 15 będziemy głosować, jesteśmy już naprawdę na końcówce kampanii wyborczej, więc ewentualnie zachęcamy jeszcze do naszego Patronite'a, który pomaga nam tworzyć tą serię, jak i inne rzeczy o polityce, które robimy na tym kanale. Lećmy do materiału. Chociaż zanim omówimy kandydatów, jeden bardzo szybki disclaimer. Kolejność nie jest jakby powiązana z tym, jak uważamy, że miejsca wypadły, poza pierwszym miejscem, które będzie ostatnie, ale poza nim inni są w losowej kolejności, nazwijmy to. Czyli nie są w losowej, po prostu narracyjnie nam to tak pasuje. To nie jest kolejność, kto wygrał, kto przegrał. Zacznijmy sobie od Maja, czyli przedstawiciela bezpartyjnych samorządowców. Partii, o której zdecydowanie mówi się najmniej, partii niszowej, partii o najmniejszym poparciu w tych wyborach, która gdzieś tam zmierza sobie na 3% poparcia. Z tego też powodu bezpartyjni mieli dosyć prosty pomysł na debatę. Czyli pomysł prosty, wykonanie ciężkie. Chcieli zostać Zandbergiem tej debaty, czyli chcieli spowodować, że z małej, nieznaczącej partii nagle urosną znacznie i jakby wiecie, wygrają debatę, zaorają debatę, bo mają do tego takie możliwości, że po prostu wiecie, no są nieumoczeni, mogą mówić de facto co chcą, bo nie są po żadnej stronie sporu, że będą w stanie tak koncyliacyjnie pokazywać, że wiecie, my tutaj łączymy się w jeden naród i my nie chcemy tej wolny polsko-polskiej. No wyszło nieźle, ale nie tak dobrze jak chcieli. Chociaż też z drugiej strony pamiętajmy o tym, że reszta społeczeństwa miała do nich zerowe oczekiwania. Maj szedł bardzo w narrację kompromisową, podkreślał, że opatrzcie, PiS i PO cały czas się biją, mamy tutaj taką swoją propozycję. Albo my to widzimy inaczej, bo my jesteśmy bezpartyjni, jak większość społeczeństwa jest bezpartyjna i my uważamy, że my możemy dla tej społeczności właśnie pracować i pokazywać jej perspektywę. Poza tym, wydaje się, że w tej debacie, poza graniem efektem świeżości, który bezpartyjni mają oraz właśnie tym, że są, wiecie, czymś takim pomiędzy PiS-em a PO, albo że są w ogóle całkowicie z zewnątrz, to też była próba grania trochę na kradzież wyborców Konfederacji za pomocą ich liberalnego programu. Tutaj taki fragment, który uważamy najlepiej to podsumowuje, to był moment, w którym rozmawiano o świadczeniach społecznych i bezpartyjni samorządowcy wyszli z, no my ogólnie to tak, świadczenia, my chcemy zabrać PIT. I nie dość, że pracownicy
obiecaną podwyżkę, to jeszcze pracodawcy nie będą musieli dawać podwyżki, więc to jest idealne rozwiązanie. 500 plus się przyjęło, a ta rewaloryzacja do 800 plus jest tak naprawdę próbą gonienia inflacji. My mamy inny pomysł, żeby znieść podatek PIT do 0%. To jest automatyczna podwyżka dla wszystkich uczciwie pracujących. No to jest taki postulat z kategorii bardzo liberalnych, więc wydaje nam się, że to było trochę wymierzone w atak na Konfederację. Szczególnie przy okazji całej tej narracji, że wiecie, jesteśmy z zewnątrz, więc tam brakowało tylko powiedzenia wywrócimy stolik, żeby być już praktycznie Konfederacją. W tym oczywiście konkretnym kontekście. No a także ewentualnie jakieś próby też zabierania elektoratu trzeciej drodze. To też gdzieś tam widzimy. Więc dla jasności, to nie jest tak, że Maj z bezpartyjnych samorządowców jakoś sobie nie poradził z tą debatą, nie? Czy coś? Nie, on mu dźwignął, absolutnie mu dźwignął. Tylko problem polega na tym, w naszym przekonaniu, a propos właśnie bezpartyjnych samorządowców, że ta debata, gdyby odbyła się bez nich, w sumie niewiele by to zmieniło. I to nie na poziomie, że właśnie zrobili coś głupiego, bo wbrew pozorom, gdyby zrobili coś ultra głupiego, to właśnie, wiecie, byłaby różnica. Gdyby zrobili coś ultra super, to też byłaby różnica. Ale przez to, że byli po prostu gdzieś tam, wiecie, w połowie stawki, byli po prostu standardową partią i mówili w standardowy sposób, to biorąc pod uwagę, że są najmniej ważną partią, trochę nie mają znaczenia w tym wyścigu. Więc oczywiście wypadli nieźle, może jacyś ludzie się o nich dowiedzieli, może dzięki temu zgarną więcej głosów. Jest to niewykluczone, ale zdecydowanie nie zapadli w pamięć, a to dla takiej partii chyba jest najważniejsze. Wielgus z Lewicy. Wielgus wypadła na plus w stosunku do oczekiwań, które mieli wobec niej wszyscy, a w szczególności na plus wobec oczekiwań, które mieli do niej wyborcy Lewicy, którzy, jak już tłumaczyliśmy, nie byli zbyt zachwyceni faktem, że to ona została wybrana na tą debatę. W naszej opinii, opinii Orba też wypadła lepiej niż się spodziewaliśmy, musimy to przyznać, aczkolwiek tutaj warto pamiętać o tym, że co do Wielgus nie było super wielkich oczekiwań, więc to też jej pomogło w tym rozumieniu. Z jednej strony mówiła sporo o programie, próbowała wychodzić z pozytywnym przekazem, z przekazem tego, co Lewica chce zmienić, próbowała czasem zręczniej, czasem mniej zręcznie grać tym, że jest jedyną kobietą na debacie, dosyć zrozumiałe, ale z drugiej strony jakieś dziwne wstawki w stylu tej, w której mówiła do Morawieckiego, że tam ona ma synka i on jakby w piaskownicy się kłóci z kimś i zachowuje jak premier, w sensie nie do końca zrozumieliśmy, o co chodziło. I powiem szczerze, że trochę z zażenowaniem patrzę na to, jak zachowuje się dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, bo zachowuje się tak jak mój dwuletni syn, kiedy był w piaskownicy i ktoś próbował mu wyrwać łopatkę. Panie premierze, naprawdę proszę się z tym pogodzić. A jeżeli chodzi o... A do tego miała jakieś tam mniejsze czy większe wywrotki. Taką chyba największą i najśmieszniejszą, nie oszukujmy się, była ta, kiedy powiedziała, że chcą wybudować jako Lewica 300 mieszkań na wynajem, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy. Co zabrzmiało bardziej jak ofertę jakiegoś dewelopera, który stawiał osiedle, niż Lewicy, która chce wybudować 300 tysięcy mieszkań na wynajem, tani wynajem, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy. No ale poza takimi właśnie rzeczami, no było jakieś tam kilka mniejszych, ale tak w ogólnym odbiorze nie było źle. Powiedziała w większości to, co chciała, przekazała przekaz, który miała i w sumie jest okej. Okay. Chociaż tutaj musimy jednak też powiedzieć, że jej dziwne pokazanie listy numer 3, takie było trochę cringe'owe. Jestem tego pewna. Głosujcie na Lewicę, lista numer 3. Ale tak poza tym, spoko. Bosak z Konfederacji. To jest ciekawe zagadnienie, bo po Bosaku wszyscy ogólnie, nieważne od strony politycznej, spodziewali się, że raczej będzie w tej debacie mocny, bo Bosak zawsze w debatach jest mocny. I w tej debacie to nie jest tak, że jakoś zepsuł specjalnie, czy coś tam, wiecie, jakoś poległ. Nie, nie, absolutnie. Ale z drugiej strony, chyba wypadł poniżej swoich oczekiwań, niż powyżej swoich oczekiwań. Z rzeczy dla jednych na plus, dla innych na minus, Bosak był strasznie, w naszej opinii, wręcz technokratyczny. Był taki bardzo konkretny, bardzo taki stanowczy i z jednej strony jasne, można powiedzieć, że to spoko, polityk powinien taki być, ale z drugiej strony brakowało tam jakichś takich emocji, to było takie trochę zimne mówienie tego, co mamy w programie. To łączy się z tym, że niemal nie odnosił się do innych partii, w sensie trochę to robił, ale w bardzo małym stopniu. On tam bardziej był po to, żeby siedzieć, żeby stać i mówić program swojej partii, po prostu strzelać nim do wyborców, którzy oglądają tylko TVP. Z jednej strony to może wydawać się sensowne, no bo wiadomo, tak, są ludzie, którzy pewnie dla nich to będzie jedyna okazja, żeby spotkać się z programem Konfederacji, ale z drugiej strony w tym brakowało jakiegoś takiego emocji, jakiejś opowieści, czegokolwiek. To było bardziej odczytywanie tych konkretnych postulatów, które mamy i takie no bardzo, no właśnie techniczne, technokratyczne przekazywanie tego, jak Polska powinna wyglądać. Do tego zrobił też rzeczy, których byśmy się po prostu po nim nie spodziewali, jak na przykład czytanie z kartki, nie? To było takie dziwne, że na zakończeniu czytał de facto z kartki, tą kartkę miał podniesioną, to było widać. Czemu? Że Bosak jest dobry w debatach, w sensie nie robi takich rzeczy, jakby nie rozumiemy, czemu akurat to zrobił, naprawdę nie rozumiemy. Więc jak połączycie to z tym właśnie byciem chłodnym, takim technicznym i tak dalej, to było trochę dziwne wrażenie. Wydaje mi się, że ono mogłoby zadziałać do innej grupy docelowej, w stylu, nie wiem, gdyby to było spotkanie biznesmenów, prawda? Wszyscy w koszulach, w garniturach i tak dalej, i Bosak wygłasza takie przemówienie ze sceny, to mogłoby się spodobać, bo było takie właśnie konkretne, techniczne i tak dalej, ale jak mówicie do, wiecie, wyborców siedzących przed telewizorem w swoim domu, to nie wiem, jakoś tak to chyba nie siadło do końca. Aczkolwiek no, swój program przekazał i rzecz, w której był inny od wszystkich innych kandydatów, to jest to, że jako jedyny próbował zagospodarować nastroje antyukraińskie, faktycznie tymi hasłami zero socjalu dla Ukraińców, jednocześnie unikał trochę tego, żeby mówić ogólnie o socjalu, no bo Konfederacja raczej socjalu nie lubi, a z drugiej strony mógł przenosić to wszystko na stronę ukraińską i tutaj właśnie mówić o tych rzeczach, więc myślimy, że to było całkiem sprytne z jego strony i tutaj faktycznie mógł dowieść jakieś
punkty, ale szczerze ta debata, jak na to, czego można było się spodziewać po Bosaku, średnio i mamy wrażenie, że nie zmieni jakoś diametralnie sytuacji Konfederacji w tym momencie. I zanim przejdziemy do zwycięzcy, czas na, w naszej opinii, dwóch największych przegranych tej debaty. Po pierwsze, mamy Tuska. Tusk wypadł bardzo źle. Wydawał się zdenerwowany, wydawał się trochę nie wiedzieć, gdzie jest, wydawał się taki roztrzęsiony, trochę pogubiony w tym wszystkim. Jakoś nie wyglądało to dobrze po prostu. Podsumowaniem tego wszystkiego dla nas byłoby stwierdzenie, że był nieprzygotowany. On jakby leciał na żywioł, ale w takim trochę negatywnym tego słowa znaczeniu. Wiecie, to nie był marsz, gdzie on może sobie snuć długą historię. To były jednak minuty na odpowiedzi. Tutaj trzeba być przygotowanym, mieć konkretne rzeczy do powiedzenia, a nie tak sobie, wiecie, latać myślami po rzeczach. Tutaj pewnym powodem może być to, że kiedy dostał pierwsze pytanie, to on odpowiadał w ogóle jako pierwszy na całej debacie. Pierwszy temat, pierwsze pytanie poszło do niego. I tam było tak, że najpierw sobie leciał jeden taki gong, który oznaczał, że stał 10 sekund do końca, a potem drugi gong, który oznaczał, że skończył wam się czas. No i Tuskowi poleciał ten pierwszy gong i Tusk myślał, że to jest gong ten już na zakończenie mówienia i zrobił takie to mi się już czas skończył i pani mu powiedziała, że nie, no jeszcze 10 sekund. On taki, a okej, okay, to ja jeszcze powiem później o tym. Największy skandal... Rozumiem, czas... Jeszcze 10 sekund, to... O Boże! Wiecie, to było takie strasznie cringe'owe. To wyglądało bardzo jak w The Office. To było takie niezręczne, źle się na to patrzyło. I mamy wrażenie, że to też wybiło go z rytmu już potem na późniejsze momenty, bo naprawdę nie wyglądało to dobrze. A przy okazji TVP dostało nowy fragment do katowania w wiadomościach, co zrobili od razu po debacie, od razu to już, wiecie, fragment z Tuskiem, który tak niezręcznie stoi, tak dziwnie się uśmiecha i tak jest. To już jest nowy, ulubiony fragment TVP do puszczania, już to używają tego. Więc jakby wiecie, no też niektóre rzeczy się nie zmieniają. Ale idąc dalej, Tusk był tam też po to, żeby atakować premiera Morawieckiego, co jest dosyć oczywiste. I wyciągnął oczywiste karty, które nawet my stawialiśmy, że wyciągnie, tak? Wyciągnął kartę z tego, że przecież ty u mnie pracowałeś, to jeszcze w taki sposób, że przecież to ty mi doradzałeś, żebym podnosił wiek emerytalny, więc ja następnym razem zmienię sobie doradców i tak dalej, ja już, wiecie, nie będę za podniesieniem wieku emerytalnego. Te ataki na Morawieckiego, one często były jakieś takie nie w tempo, były jakieś takie, tam za dużo słów padło, albo za mało słów padło. Znaczy, one były przygotowane, ale były źle opowiedziane. To było trochę tak jak żart, który jest śmieszny, ale... jest źle opowiedziany, wiecie, ktoś spalił żart, na początku powiedział coś źle i tak dalej. Trochę tak to wyglądało. Do tego Tusk powiedział bardzo mało, jeśli chodzi o jakiś swój program, jakieś swoje pomysły. Większość tego, co zrobił, to odesłał ludzi na stronę internetową 100 konkretów, polecam, bo fajna, no fajnie. A poza tym to mówił jakieś okrągłe zdania i próbował czasami nieudolnie wbijać szpilę Morawieckiemu. Czasami mniej, czasami bardziej udolnie, ale jednak co do zasady tak średnio. Więc debata poszła naprawdę średnio, i to są lekkie słowa, że średnio, do tego stopnia, że nawet najtwarsi wyborcy Platformy Obywatelskiej, jakieś Silni Razem i tak dalej, mówią wprost o tym, że wygrał ją ktoś inny, kto wygrał to zaraz. No źle, źle poszło Tuskowi. Ale, żeby coś mu oddać, bo uważam, że to akurat było nawet sprytne, jak na zakończenie takie coś jeszcze go ratowało, to była kwestia tego, że w tym swoim wolnym czasie, tej wolnej minucie, kiedy mógł powiedzieć cokolwiek, to trochę zaproponował Kaczyńskiemu, że ej, chodź, zadebatujemy, nawet w piątek, przed wyborami, nie? W sensie chwilę przed ciszą wyborczą, który pokazał, że, bo ja z Morawieckim nie mam o czym rozmawiać, bo jakby to jest, wiecie, po co Morawiecki? W sensie możecie przyjść w dwójkę, jak chcecie, ale ja nie mam o czym rozmawiać z Morawieckim, więc trochę tak próbował chyba unieważnić tą debatę i pokazać, jak chce debatować z Kaczyńskim. Nawet sprytne, tylko Kaczyński się nie zgodzi, więc wszyscy o tym zapomną i nie będzie miało znaczenia. Ale powiedzmy, że było jakieś takie zagranie na ratunek, które nawet jakoś tam, powiedzmy, podbiło go o parę punktów. Bo trochę pokazywało, że nawet jeśli on przegrał, to Kaczyński w ogóle nie przyszedł. A, no i sprowokował Rachonia do tego, żeby mu odpowiedział i wiecie, że był taki agresywny w stosunku do niego, co też powiedzmy jakoś na plus dla pokazania, że TVP jest nieobiektywne, więc jakoś tam też punkty za to zgarniał. Morawiecki, który dla jasności też nie wygrał debaty, tylko jest jednym z dwóch największych przegranych tej debaty. Chociaż przegranie to może złe słowo. Po prostu Morawiecki nie wypadł dobrze na tej debacie, w naszej opinii jakoś specjalnie, ale też nie wypadł jakoś, no nie wiem, ultra tragicznie. Po prostu wypadł tak, że przyszedł z bardzo prostym planem. Ja będę atakował Tuska, ja będę mówił, że Tusk jest zły. No i będę obsługiwał mój najtwardszy elektorat, jaki istnieje, i ludzi, którzy oglądają TVP. No pamiętajmy, no Morawiecki miał łatwiej, bo właśnie był w TVP, bo TVP jest mu przychylne. No wiecie, można mówić o tym, że nikt nie znał pytań. Aczkolwiek fakt, że Morawiecki dosłownie przy jednym pytaniu wyciąga 2 złote i mówi, o ja panią Danutę spotkałem a propos wieku emerytalnego, i ona mi powiedziała, że 2 złote to była waloryzacja, którą dostała za Tuska, więc ona chce, żeby mu oddać te 2 złote, bo ja tutaj, wiecie, no w sensie, bo za czasów PiSu to ona dostaje dużo więcej, nie potrzebuje tych 2 złotych. Partacze. No to było takie na zasadzie, powiedz mi, że znasz pytania, nie mówiąc mi, że znasz pytania, nie? Znaczy jasne, można sugerować, że przecież domyślili się, bo chodziło o emerytury i to wiedzieli, ale jakby, come on. Ale tak jak mówimy, no głównie Morawiecki po prostu atakował Tuska i mówił jakieś okrągłe zdania, mówił jakieś, nie, fragmenty piosenek, złote myśli. One też nie siadały do końca, to było takie wszystko takie bardzo grubo rąbane. A pomijając wszystko, gdybyście włączyli tylko wypowiedzi Morawieckiego, nie, i w sensie nie wiedzieli nic o polskiej polityce, to moglibyście w ogóle uznać, że Morawiecki jest w głębokiej opozycji w tym momencie, bo tak naprawdę, w sensie, wiecie, on jest w rządzie, nie? On powinien jakby mówić o tym, jak super jest. A Morawiecki bardziej zajmował się tym, żeby mówić, że za Tuska jest źle. Dużo tak, jakby on był w opozycji i chciał przejąć władzę. No i oczywiście do tego tworzył narrację, że jest PiS, jest cała reszta i wiecie, albo głosujecie na PiS, albo na tą opozycję, która w całości będzie rządzić, będzie pod Tuskiem, są wszystko tylko przystawki dla Tuska. Spoko, tylko, no właśnie, z Morawieckim jest taki problem, że wiecie, bo Tusk jednak dostaje pewne punkty z definicji za to, że w ogóle był w TVP, nie? W takim sensie, że samo pojawienie się tam jest pewnym aktem odwagi i trochę mu dodaje. Morawiecki z kolei w sumie, no jakby no, nie mógł być w lepszych dla siebie warunkach, jeśli chodzi o debatę, i po prostu spodziewalibyśmy się, że jeśli masz już tak
tak dobre pole do robienia rzeczy. Jeśli masz już, pewnie znasz pytania, to możesz być idealnie przygotowany, a to było takie bardzo, no w sensie nie wiem, to jest debata, którą ogląda dużo ludzi, nie tylko widzowie TVP. Wydaje nam się, że o ile cała opozycja próbowała dotrzeć do widzów TVP, oczywiste, o tyle Morawiecki mógł próbować dotrzeć do jakichkolwiek nowych wyborców gotowych zagłosować na PiS, czy to z Trzeciej Drogi, czy to może z Konfederacji, czy to z Lewicy, cokolwiek, w sensie to nie ma jakichś dużych grup, które mogłyby przepłynąć, ale zawsze jacyś niezdecydowani, cokolwiek. A jakby chyba nawet nie próbował, po prostu próbował utrzymać to, co ma. I wydaje nam się, że to było też takie bardzo średnie i nijakie. Szanowni Państwo, gdyby Platforma doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu. Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Ale czas już teraz na zwycięzcę debaty. W naszej opinii naprawdę ciężko dyskutować z tym, że tą debatę wygrał Hołownia. Bo pamiętajmy, my tej debaty nie oceniamy z punktu widzenia merytoryki, nie? Bo w sensie, jaka może być merytoryka, jak macie minutę na odpowiedź na pytanie, które ma minutę 30, dobra, wsadziłem minutę paręnaście. Macie minutę, żeby powiedzieć, nie wiem, o emeryturach. W sensie, jakby o czym w ogóle rozmawiamy. Tutaj nie ma mowy o merytoryce. To jest mowa o tym, kto zrobił lepsze wrażenie. To jest konkurs piękności. I w tym konkursie piękności Szymon Hołownia zdecydowanie ze swoim telewizyjnym doświadczeniem i umiejętnością odbijania piłki bardzo szybko, po prostu wyszedł bardzo, ale to bardzo na plus. Był bardzo responsywny, najlepiej ze wszystkich, nawiązywał do innych postaci w debacie, mimo że nie było, wiecie, bezpośrednio czasu na pytanie do kogoś albo odpowiedzi. Ale goś w swoje wypowiedzi potrafił wrzucać te rzeczy w taki umiejętny sposób. To, co trochę czego brakowało i Morawieckiemu, i Tuskowi, czyli on robił te metafory, robił te takie żarciki, wbijał jakieś szpilki, ale to wszystko było jakieś takie z klasą, umiejętne. No, jakby nie wiem, na przykład dla nas jeden z lepszych fragmentów to było, jak zaczął mówić o tym, że wiecie, sytuacja wewnętrzna wewnątrz Izraela doprowadziła do tego ataku, który przeprowadził Hamas, i że jakby wróg jest na zewnątrz, nie wewnątrz, musimy jakby się zjednoczyć i tak dalej. To wszystko było podlane jakimś takim sosem faktycznie czegoś, czego się w miarę dobrze słuchało. Bardzo dobrze balansował na tematach, bo było i pozytywnie o jego programie, i negatywnie o PiSie. Jednocześnie unikając atakowania wyborców PiSu, co ważne. To ładnie wziął jakiś absurdalny żart Morawieckiego i go przekręcił na swoją stronę, to jako jedyny odniósł się do bezpartyjnych samorządowców, mówiąc o nich, że wiecie, no bo wy współpracujecie z PiSem, tylko w kontekście i to tak sprytnie, szybko. Dobrze to brzmiało. Dobrze balansował ile idei, ile samego programu, ile odnoszenia się do przeciwników. Ogólnie naprawdę uważamy, że wygrał tą debatę i moment, w którym najtwardsi zwolennicy Tuska, którzy zawsze mówiliby, że Tusk wygrał, mówią, no Hołownia wygrał debatę, to jest moment, w którym naszej opinii no, pokazuje, że faktycznie Hołownia ją po prostu wygrał. Naprawdę większość ludzi, mamy wrażenie w internecie, ma bardzo, ale to bardzo podobne wrażenie. Więc ogólna ocena debaty, XD, śmieszna, no jakby miejmy lepsze debaty w przyszłości. Uczestnicy poradzili sobie, tak okej. Okay. Paroma zaskoczeniami na plus i paroma na minus, musimy to przyznać. Lewica po prostu poprawna, Konfederacja też poprawna, może ciutkę wyżej, ale dalej poprawna. Bezpartyjni samorządowcy bez niczego szalonego po prostu sobie byli na tej debacie i nie dali ciała, ale też nie zrobili nic wyjątkowego. Morawiecki nic nie powiedział, Tusk w sumie też nic nie powiedział. A Hołownia z perspektywy tej debaty może wyciągnąć paru wyborców z powiedzmy Platformy Obywatelskiej, co jakby w jakiś tam sposób uznajemy, że faktycznie może wynieść, mieć pewność, że wyniósł właśnie trzecią drogę nad próg, co w kontekście tej debaty, jeśli się stanie, będzie dużą zmianą jakościową. I byłoby całkiem dużą rzeczą, bo jeśli trzecia droga będzie miała pewność, że wyjdzie z wysokim wynikiem, to tak naprawdę szanse na władzę PiSu diametralnie spadają. Więc o ile ta debata nie jest ważna tak sama w sobie, była beznadziejna w kontekście formuły i tak dalej, o tyle jeśli to dzięki niej, ciężko ocenić, ale jeśli dzięki niej trzecia droga uzyska dobry wynik wyborczy, to może się okazać, że była bardzo ważna. A jeśli trzecia droga dalej po tej debacie wpadnie pod próg, to trochę nie było sensu jej robić. A żeby wiedzieć jeszcze, co się dzieje w polskiej zagranicznej polityce, zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy. Już za chwilę wybory, ostatnie partie, ostatnie podsumowania jeszcze przed nami. Nasz inny film, nasz Instagram, rzeczy na bieżąco. A do tego wszystkiego serdecznie dziękuję naszym patronom i zachęcamy, zerknijcie do naszego Patronite'a. Staramy się dla was, cześć!